Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Teraz musimy iść do kuchni. No to idziemy do kuchni. Co dzisiaj będziemy robić, Haniu? Pierniczki. Pierniczki. A jakie mamy składniki? Mąka, cukier i... To słuchaj, mamy tak. Pół kilo mąki musimy mieć. To już mamy tutaj w misce. Pół kilo mąki. 200 gram miodu. Tu mamy cukier puder. 200 gram cukru pudru. Wiesz, co musisz z tym cukrem pudrem zrobić? Mieszać? Przesiać. Nie, nie mieszać. Musisz go popatrz. Ja ci tutaj go nasypię. Daj mi troszeczkę. No. Tutaj. Zobacz, sypię na sitko, a ty je, ten cukier przesiej. O. Trzymaj tu rączką. Czekaj, daj mi tylko troszkę. No. Hanuśka, nie jemy tego. I tak mieszamy tutaj, o. Ja dodaję powoli mąkę, wymieszaną z jedną łyżeczką sody oczyszczonej i szczypta soli. A ja tu jestem, mogę wam przeszkodzić? Możesz nam przeszkodzić. Ta mąka to mi przypomina, wiecie co? Śnieg. A jeszcze bardziej ten, jak to się nazywa, cukier puder. To Hania jeszcze bardziej. Przesiewa właśnie. I jakbyśmy cukier. Taką naszą choinkę, którą już ubraliśmy, o, posypali. Hania, nie jemy cukru pudru. I co z tą choinką, Haneczko, podoba ci się? Mamy w tym roku sztuczną choinkę. I ona już z nami pozostanie na wiele, wiele lat. Ja bardzo lubię żywe choinki, no ale Hania sobie w tym roku zażyczyła sztuczną choinkę, więc mamy taką prawie dwumetrową, ogromną choinkę, ponad 400 lampek. No, da, ja już to przesieję tutaj, bo ty grudki zajadasz. No dobra, przesiewamy cukier puder. Okej. Okay. Czemu w zeszłym tygodniu nie mogliśmy nagrać? Bo byłam chora. Byłaś chora. Czujesz się już lepiej? Troszeczkę. Już jest coraz lepiej. Mhm. To możemy odstawić. Co jajko? No, rozbij jajko. Okej. Okay. I teraz całe jajo tutaj. Wytrzyjmy rączki po jajeczku. Mhm. Ale poczekaj, mamy tak, pół kilo mąki pszennej, 200 gram miodu, 200 gram cukru pudru, 125 gram masła, jedno jajko, pełna łyżka sody, łyżeczka, jedna szczypta soli i 3 czubate łyżki przyprawy do pierników. Dobra. I my tutaj już wymieszałyśmy wszystkie suche składniki wraz z jajkiem. Ja już sobie wcześniej rozpuściłam miód, masło i przyprawę do piernika i teraz to wszystko wlejemy tutaj. I teraz będziemy to wszystko mieszać delikatnie. Wygląda jak glut. Jak glut? Albo bardzo czarna czekolada. Mhm. No i przepis jest taki, żeby to wszystko włożyć do lodówki na 2 godziny. Ale czy nam się uda to włożyć wszystko na 2 godziny do lodówki? Nie. Hania, a ty pamiętasz swojego pierwszego świętego Mikołaja? Nie. Nie pamiętasz? To ja ci opowiem tą historię, chcesz? Mhm. No bo wiesz, no jest ten święty Mikołaj, prawda? Ta. On istnieje. Tak samo jak wróżki istnieją, prawda? I smoki. I smoki. No to wierzymy w tego świętego Mikołaja. Tak. No ale czasami on jest, prawda, bardzo zajęty. Ta. Tak. I kto mu wtedy pomaga? Rodzice. Zgadza się. Rodzice czasami są takimi... Elfami. Elfami, tak, świętego Mikołaja. No i było tak, że przyjechał do nas wujek... A Tomek? Wujek Srutututu, jak on to tak do ciebie mówił. Jak wujek mówił do ciebie? Srutututu, Majtki Srutut. A to ja powiem może, że to był wujek Józek Ramol, który jeszcze cały czas czeka na swoją kolej, żeby przeprowadzić wywiad interesujący. Tak, żeby z nim przeprowadzić wywiad, ponieważ to jest bardzo, bardzo interesujący człowiek. A to jest mój brat, tak? A twój wujek... Dobra, no i teraz masz czyste rączki? Tak. Tak, no to teraz zagniatasz ciasto. No dawaj, zagniataj. Tak, musimy je wyrobić teraz, żeby było jedna taka fajna, gładka masa. No i przyjechał do nas wujek i mówię do wujka, słuchaj, ja mam strój świętego Mikołaja, czy możesz się w niego przebrać? A ty miałaś wtedy chyba ze 3 latka. I wujek mówi, no dobra, nie ma sprawy, przebiorę się. Ucharakteryzowaliśmy wujka, no bo oczywiście tatę byś poznała, gdyby tata się przebrał za Mikołaja. No i wujek się przebrał, było już po Wigilii. My też chyba poszłyśmy do pokoju i nagle takie dzwoneczki. Puka ktoś do drzwi. Otwieramy drzwi, a tam święty Mikołaj, tak? Tak.
ty i Tosia posiadłyście obok niego, jak Mikołaj rozdał prezenty, no to pożegnał się i poszedł. A co wtedy 3-letnia Hania powiedziała? To nie był święty Mikołaj, to był wujek Srutu Tutu. Ale pomimo tego, dalej wierzymy w tego świętego Mikołaja, prawda? Mhm. Bo to jest taka piękna legenda. A jak to jest z tym strojem świętego Mikołaja? Ty coś mi ostatnio mówiłaś. A Mikołaj miał najpierw zielony, ale jak Coca-Cola była, tak? To zamienili go z czerwony płaszcz. Aha. Tata, a ty znasz jakieś przygody ze świętym Mikołajem? Ja to znam mnóstwo opowieści o świętym Mikołaju, ale muszę wam powiedzieć, wam dziewczyny i wam wszystkich, którzy słuchacie dzisiaj Dzieciandi, że w dzisiejszym opowiadaniu, bajkowisku, które jest napisane specjalnie na potrzeby tego podcastu dzisiejszego, będzie również wspomniane i o Mikołaju i pewnej jego tajemnicy. Zaintrygowałeś nas. Jakiej tajemnicy? Uwaga, zdradzam tajemnicę. Trzeba wziąć i odsłuchać bajkowisko. Za. Gnieciemy to ciasto, gnieciemy. Co jeszcze wiemy o świętym Mikołaju, Hania? Że po spadzie to jest Papa Dol. Papa Noel. Papa Noel. Ja wiem to, bo byliśmy Spanish Club. Czyli na języku hiszpańskim, tak? Tak. Gdzie się uczysz? Pani wam mówiła o świętym... Pan mówił o świętym Mikołaju, że to jest, jak przypomniesz mi, jak się nazywa? Papa Noel? Aha, Papa Noel. Papa Noel. Ludzie też myśleli, że to Papa Navidad. Papa Navidad. To znaczy Pan Święto. No bo tak, w Polsce to my obchodzimy... Ja nie wiem dokładnie, jak to jest, ale 6 grudnia obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja. To chyba wtedy są te Mikołajki. Ta. Są takie imieniny Świętego Mikołaja. Tak, i daje nam prezenty. I daje nam prezenty. A co w tym roku Święty Mikołaj w 2 ratach ci przyniósł? Była książka Minecraftu. I jestem Juggling Balls. Juggling Balls, czyli takie do żonglowania kuleczki. Kuleczki do żonglowania. Takie miękkie do żonglowania. Dobra, i teraz my mamy... W tym roku kupiłam, który już dawno chciałam kupić, taki wyjątkowy wałek z reniferami, tak? O, no, super. Wytnij. Jakież te jelenie są śliczne. Wykrawamy, wałkujemy ciasto. Haniu, co robimy? I potem wałkujemy tym ciastem. I potem wałkujemy tym ozdobnym. O, widzisz, żeby te renifery się odbiły. I wtedy mogę je po prostu... wyciąć. O tak? Ale będziemy mieć pierniczków. Ojej, Hania, zobacz, dzwoni telefon. O, rzeczywiste, ktoś dzwoni. Kto to może być? Nie wiem, przekonajmy się, odbierzmy telefon. Halo, halo. Lulu, halo, tu El Świętego Mikołaja. Dzień dobry, halo, halo. Nie słyszę. Halo. Nie słyszę. Halo. Chciałem rozmawiać z Haną. Halo, nie słyszymy cię. Kto mówi? Elendryk mówi. Dzwoni El Świętego Mikołaja. Dzwonię z bieguna północnego. Straszną mamy tutaj zniesiecie. Będę łączył z Mikołajem. Proszę czekać. Proszę czekać. Halo, 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 halo? Jest tam Hanna? Tak. Hanna, słyszałem, że w tym roku robisz pierniczki dla całego świata. O nie, robimy, Mikołaju, dla ciebie pierniczki, jak do nas przyjdziesz. No to jeżeli tylko dla mnie, to ja bardzo proszę, żeby było dużo przyprawy piernikowej. Mamy dużo przyprawy, Hania? Tak. Bardzo o nią proszę. I żeby były słodziutkie i co najważniejsze, mleko żeby było ciepłe, ale nie gorące. A skoro ja już dzwonię, Haniu, to ja mogę pozwolić ci na zadanie jednego ważnego pytania, które zawsze cię nurtowało, jeśli chodzi o fabrykę Świętego Mikołaja. Słucham, pytaj. Święty Mikołaju, czy ty produkujesz te zabawki? Gdzież ja bym, stary jestem, nie mam aż tyle sił i możliwości, ale moje elfy produkują te zabawki od setek, a nawet i od tysięcy lat. Jedną rzecz ci muszę zdradzić,
Weszła do nas mechanizacja i właśnie muszę kończyć, bo właśnie siadła mi jedna linia. Papa Mikołaju, kochamy cię. Papa. To pamiętaj, żeby ciepłe, nie gorące mleczko i dobre pierniczki. Ale chcesz mleczko z krówki, czy chcesz mleczko owsiane? Mleczko owsiane jest najfantastyczniejsze na świecie. Kończę panu, muszę tu na... Edry, chodź tu, odzwacie po pochoniu. Pa, pa. Ale to był niesamowity telefon. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Ja też. Skąd Mikołaj wiedział, znał nasz numer telefonu? On chyba wie, ale... No tak, on wie wszystko. Tak. Dobrze, nasza produkcja naszych pierniczków idzie do przodu. Teraz już wałkujemy, wycinamy, wyciskamy wzory i niedługo będziemy je piekły, tak? A będziemy je piekły, kładamy je na papierze, tak? Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 160-170 stopni około 10 do 15 minut, tak? A potem zostawiamy je, żeby wystygły, skruszały i potem je jemy. A Was zapraszamy do bajkowiska pod tytułem Mikołajowe gadki. Mikołajkowe gadki. Zida pociągnęła łyk gorącego kakao z ulubionego kubka i zwróciła się do swej rozmówczyni. Babciu, a jak to jest z tym Mikołajem? O co pytasz, kochanie? Odparła rudowłosa kobieta. Bo ja, babciu, żyję naprawdę długo. No, nie aż tak tyle, co ty, ale jednak długo. W dodatku bywam na różnych światach i między nimi, a jednak nigdy nie spotkałam nikogo takiego. Ja wiem, że prezenty to jedni dają drugim, na przykład rodzice dzieciom albo rodzeństwo sobie, ale wiele razy nikt nic nikomu nie dawał, a prezent był. Ja też taki dostałam. Dziewczynka dodała cicho ostatnie stwierdzenie. To skąd? Skąd do ciebie dotarł ten prezent? Zida tylko skinęła głową. Od niego, od Mikołaja. Choć nazywa się inaczej. I nie jest wcale tym, za kogo mają go wszyscy. Ale widzisz, Magda zastanawiała się dłuższą chwilę nad słowami. Chciałaby jej wnusia od razu zrozumiała, o co chodzi. Jak wiesz, istnieje nieskończona liczba światów. I wciąż rodzą się nowe. Do tego dochodzą jeszcze światy zakazane i światy utracone, do których nie ma dostępu. I na każdym z tych światów żyje tak ogromna ilość stworzeń, że nie sposób ich policzyć. A każda z tych istot przynajmniej raz w swoim życiu pomyślała o Mikołaju. Choć tak, to jest on nazywany tylko na tym świecie. Zresztą to nieistotne. Ważne jest to, że na wszystkich światach myślą o nim podobnie. Jedyne stworzenia, jakie myślą o nim inaczej, to lud drzewnych szopów. Ale oni mieli nieszczęście znać go, zanim stał się tym, kim jest teraz. I trudno im uwierzyć w to, że mógł się zmienić. Zmienić, babciu? W zasadzie tak, odpowiedziała Magda i ponownie zaczęła zastanawiać się, jak wszystko wyjaśnić krótko, lecz zrozumiale. Po chwili kontynuowała. Gdy tak wiele stworzeń myśli o czymś lub o kimś, to powstaje ogromna energia. Przedostaje się do świata drzewa i tam rozpoczyna swe działanie. I tak on stał się tym, za kogo wszyscy chcą, by uchodził. Rozumiesz to, ptaszynko? Z przejęciem zwróciła się do wnuczki, która tak naprawdę wcale nie była jej wnuczką, ale ten układ pasował obu. I rudowłosej, i dziewczynce. Chyba tak? Zida raczej zapytała, niż stwierdziła, że rozumie. Czyli nie rozumiesz, podsumowała Magda. Chodzi o to, że on, zwany tutaj Mikołajem, nie może być kimś innym niż jest, bo chroni go ogromna, wciąż powstająca na nowo energia. Gdyby nie ona, to on byłby kimś innym. Czy ty, kurzyku, też myślisz o nim? Zida rzuciła pytanie w stronę stołu, na blat którego padały podłużne linie światła, przesączone przez szybę okna. Także na futrzaną ciemną kulkę, która nazywała się co prawda Kurzysław IV młodszy z Jowianny, ale pozwalała dziewczynce mówić do siebie kurzyk. Czasami, odpowiedziała kudłata kulka, choć częściej myślę o twoich muffinkach. Masz może coś dla mnie? Oczywiście,
Zida ochoczo sięgnęła do swojej torby, którą zawiesiła na oparciu misternie rzeźbionego krzesła, na którym siedziała. Jakżebym mogła przyjść bez podarunku dla ciebie, kudłaczku? Ostatnio nic nie przyniosłaś, rzekł z wyrzutem w głosie. A, to skomplikowana sytuacja była. Zresztą ciebie przecież też nie było. Z pomiędzy kudłów ukazała się długa, ciemna rączka. Po chwili wyciągnięty oskarżycielsko palec kurzełka skierował się w stronę Zidy. Kudłacz rzekł. I co z tego? Przecież zawsze możesz zostawić ciasteczko na stole, prawda? Dziewczynka rezolutnie odrzekła. A nie boisz się, że jakieś zwierzę wejdzie do domu i zabierze je ze stołu? Z tego domu? Kulka zaczęła się lekko trząść, by po chwili zmienić się w donośny śmiech. Z tego domu? Powtórzył i już po chwili tarzał się po stole, cały czas się śmiejąc. A gdy już się nieco uspokoił, to zapytał. Ha, powiedz mi, kochana, jak? Który zwierz odważy się wejść bez zgody Magdy do tego domku? Ty tak zrobiłeś, kurzyku, powiedziała zdziwiona Zida. Pamiętała dobrze okoliczności, w jakich odkryto pobyt kurzełka w chacie Magdy. Ale ja nie jestem zwierzęciem. Kurzełki to zupełnie inne istoty, powiedział w zadumie i puścił oczko do dziewczyny. Pewnie tak, choć znam tylko ciebie. I poczęstuj się. W tym momencie wyciągnęła w stronę stworzonka malutką paczuszkę, w której zapakowane były trzy wspaniałe mufinki. Jednocześnie od strony miedzianej żaby, stojącej na wewnętrznym parapecie okna, dobiegł głos. Inne, inne! Każde zwierzę, które miałoby wystarczająco dużo odwagi albo zbyt mało oleju w głowie, popędziłabym na wszystkie strony, kontynuowała figurka. Ale Korzysława po prostu nie widziałem i dlatego tu wszedł niepostrzeżenie. Wiem, kochany Szopku, rzekła Zida do miedzianej figurki żaby. Ale nie wiem, czy pamiętasz, ale był to przemieniony drzewny Szop, strażnik domu Magdy. A przy okazji to może mi powiesz, jak wy, drzewne Szopy, myślicie o Mikołaju? My, Szopy, zrobimy wszystko, by o nim nie myśleć, uciął rozmowę. Magda zaś przysłuchiwała się tej wymianie zdań i w widoczny sposób była rozbawiona. Po słowach miedzianej żaby powiedziała. A może w imieniu swojego drzewnego ludu opowiedziałbyś dlaczego? Obserwowałem kiedyś drzewne Szopy, w zadumie powiedział kurzełek. W ich drzewnym mieście one nie potrzebują Mikołaja. Są bardzo pracowite. Nie potrzebujemy go, miedziana żaba podkreśliła słowo go. To on nas potrzebował, a nas kosztowało to zbyt wiele. Zbyt wiele, powtórzył Szopek. Ale dlaczego? Ja nic z tego nie rozumiem. Przecież Mikołaj to najlepsza postać na świecie, powiedziała Zida. Tak, tylko ciekawe, dlaczego drzewne Szopy nazywają go zupełnie inaczej, cicho powiedziała miedziana figurka żaby. A jak? Zida nie dawała za wygraną. W tym momencie żaba zaczęła się rozmywać i już po chwili przy stole siedział Szop drzewny. Duży Szop. Jak? Powtórzył pytanie. Jego imię jest niewymawiane. Nie dlatego, że coś się stanie, ale dlatego, że chcemy o nim zapomnieć. Ale jak, Szopku? Prosiła dziewczynka. Szop przyciągnął łapką po pyszczku i powiedział. Okrutnik! Nazywamy go okrutnikiem. Albo tym, o którym nie mówimy. Mikołaj? Okrutnik? Zida nie potrafiła ukryć zdziwienia. Okrutnik, kochanie. Spokojnie powiedziała Magda, a następnie pociągnęła łyk napoju. Ktoś może jeszcze chce się napić kakao? Spytała. Ja nie pogardzę. Dystyngowanie rzekł Szop. Ja dziękuję. Rzucił kurzełek. Wystarczy mi woda. Po chwili i Szop rozkoszował się smakiem słodkiego, ciepłego kakao. To jak, Szopku? Powiedziała dziewczynka. Powiesz, dlaczego Mikołaj był dla was okrutnikiem? Używasz niewłaściwego czasu. On jest okrutnikiem. Szop podkreślił słowo jest. Babciu, o co chodzi? Ja nie rozumiem. Tym razem Zida zwróciła się w stronę Magdy. Wnusiu, mówiłam ci przecież o ogromnej energii, która przemieniła okrutnika w Mikołaja. Ale pamiętaj, że tylko na tym świecie tak go nazywamy. Otóż ta przemiana nie była pełna.
Ta energia utrzymuje go w obecnej postaci, co nie znaczy, że gdzieś wewnątrz niego nie drzemie dawny on. A jeśli śpi, to kto wie? Jakby zabrakło tej energii, to istnieje taka możliwość, nikła, ale jednak, że się obudzi. Dlatego drzewne szopy uważają, że on nadal jest okrutnikiem, pomimo, iż jest teraz jedną z najlepszych istot. Jest Mikołajem, samym dobrem. To znaczy, że jest dobry, bo jest więźniem energii, wytwarzanej przez niezliczoną ilość stworzeń na wszystkich istniejących światach? To odkrycie tak zdziwiło Zidę, że zapomniała zamknąć swoje usta. I tak ze zdziwieniem patrzyła to na Magdę, to na szopa, to na kurzełka. I w końcu zadała najważniejsze pytanie tego dnia. A co się stanie, jeśli tej energii zabraknie? Rudowłosa uśmiechnęła się do dziewczynki, ujęła jej dłoń w swoje ręce i przez chwilę ją gładziła. Następnie spojrzała jej głęboko w oczy i powiedziała: dlatego, Wnusiu, musimy chronić strażników tej energii. Pozwoliła, by słowa zdążyły ułożyć się w głowie dziewczynki, a jej myśli goniły jak szalone. Strażnicy energii? Myślała. Czyli kto? Energia powstaje, gdy wszyscy myślą o jednej sprawie albo postaci. Ale kiedy wszyscy myślą w taki sposób? Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje? Przez chwilę nastąpiła jakby przerwa w jej rozmyślaniach. Ktoś musi o tym mówić. W jakiś szczególny sposób. Ktoś musi o tym opowiadać. I głośno zapytała, patrząc prosto w oczy Magdy. Opowiadacze, babciu? Rudowłosa łagodnie uśmiechnęła się i potwierdziła spokojnym głosem. Opowiadacze. W pokoju zapanowała cisza. To całe zło, pożerające utracone światy. Ta cała przyszła wojna. Tu chodzi o opowiadaczy, zapytała Zida. Nie, kochanie, odrzekła Rudowłosa. Chodzi o opowieści. One służą do wytwarzania energii. Opowiadacze je tworzą i puszczają w światy. W ten sposób są strażnikami energii, która przemieniła okrutnika. Czyli tak, jak powiedziałaś, uwięziła go, ale w takim dobrym znaczeniu. I nie tylko jego. Wszystko dzieje się dzięki tej energii. Gdyby nie ona, nie byłoby nic oprócz świata drzewa. A jest niezliczona ilość światów. Cały wieloświat. To ona przemienia wszystko. A dzieje się tak dzięki opowiadaczom. My zaś, będąc świadomymi ich roli, musimy ich chronić. Chcąc, nie chcąc, jesteśmy strażnikami opowiadaczy. Zło jest i zawsze było. I zawsze robiło wszystko, by przerwać opowieść. Bo tylko tak może zniszczyć tę energię. Dlatego w każdym konflikcie chodziło o opowiadaczy. Bo bez nich nie ma opowieści. Zida nigdy nie zdawała sobie z tego sprawy, a to było tak oczywiste. I zapytała: babciu, nic nigdy nie dzieje się bez przyczyny, prawda? Nie wiem, Wnusiu, tak mi się jednak wydaje. A wiesz, kiedy stałam się ciastkową panią? Już nie pamiętam, ale to było dawno, dawno temu, odpowiedziała Rudowłosa. Nie, babciu, chodzi mi o to, czy wiesz, jak to się stało? Nie wiem, Wnusiu, jak cię poznałam, to już nią byłaś. Bo widzisz, babciu, to się stało, gdy zrobiłam według przepisu takie specjalne ciastko z takiej szczególnej książki piekarniczej. A dostałam ją od Mikołaja. Ciszę, jaka zapadła po tym stwierdzeniu, przerwał szop. Wybaczcie, kochani, ale dla mnie, podobnie jak dla całego mego rodu, to zbyt wiele, by opowiadać o okrutniku. Mówiąc to, przemienił się w miedzianą żabę, obserwującą wszystko, co dzieje się za oknem. Może to i nawet lepiej, odpowiedziała mu Zida, bo myślę, że tę opowieść to powinnam usłyszeć od opowiadacza. I tak wybieram się niedługo do pani Xi. To nie zapomnij jej pozdrowić ode mnie, Wnusiu, powiedziała Magda i dodała. A także jej męża, pana Hati, to wyjątkowe księżycowe koty. I mieszkają z wyjątkowymi opowiadaczami, dokończyła Zida, a w myśli dodała jeszcze. I kto wie, może akurat będzie ich odwiedzała ich wnuczka. Jak ona ma na imię? Przez chwilę się zastanawiała. Halinka, ale ona to chyba jeszcze nie wie, że jest opowiadaczką, a raczej jaką wyjątkową opowiadaczką się stanie. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę.
Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!